Bitte schön. Good afternoon. I'm very honored and happy to be here. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem. Witam dzisiaj Katowice. To europejska stolica prawa, bo to, o czym Państwo tutaj dyskutują, jest tak istotne dla wszystkich prawników na obszarze całej Europy. I pragnę powiedzieć tutaj dwie rzeczy. Przede wszystkim chciałabym podsumować standardy sędziowskie, standardy dotyczące organizacji sędziowskich, rad sądowniczych. Te standardy zostały stworzone przez Komisję Wenecką oraz konsultacyjną Radę Sądowniczą oraz Europejską Sieć Rad Sądowniczych i standardy te jednakże były również wspierane przez Unię Europejską oraz Radę Europy. Standardy te głównie wymagają od rad sądowniczych, aby szanowały dwie zasady. Po pierwsze, zapobiegały wszelkim manipulacjom oraz presjom ze strony partii politycznych. Rady sądownicze powinny w znakomitej większości składać się z sędziów wybranych przez ich kolegów. Na każdym etapie tego procesu wyboru dowolna presja z zewnątrz powinna być unikana. A po drugie, ciągłość jest bardzo ważna. Określenie kadencji członków i zastępowanie dawnych członków w trakcie trwania kadencji są nieakceptowalne. Myślę, że te dwa standardy pokazują nam bardzo jasno, jakie są problemy z proponowanym kierunkiem zmian w proponowanej reformie wymiaru sprawiedliwości. Po drugie, pragnę nawiązać do sytuacji w Niemczech, tak jak zrobił to również mój przedmówca. Naprawdę tutaj wielokrotnie nawiązywano do sytuacji w Niemczech podczas wystąpień oraz dyskusji. Przede wszystkim te nawiązania niestety nie były tak do końca niesłuszne w Niemczech. Mamy duży wpływ strony legislacyjnej oraz władzy wykonawczej, duży wpływ na wybór sędziów. Jednakże sytuacja w Niemczech jest w dużym stopniu odmienna od sytuacji polskiej. Niezawisłość sędziowska jest częścią dobrze funkcjonującego systemu równowagi oraz kontroli, więc w krajach związkowych i w systemie federalnym ten system równowagi i kontroli zazwyczaj zapobiega przed nominacjami, które były motywowane politycznie. Więc taka również skuteczna kontrola jest kontrolowana na poziomie sądowym i te sądy głośno i wyraźnie wyrażają swoje opinie. Jak również mamy kulturę niezawisłości sądowej. Ona jest dobrze utrwalona w Niemczech i większość polityków po prostu ją szanuje. Rozumieją, że muszą poszanować niezawisłość sądów i mamy tutaj bardzo mocny Trybunał Konstytucyjny, który się nie waha, nie boi i podważa często decyzje władzy prawodawczej. Trzeba też na koniec napomknąć, że sędziowie w Niemczech od dekad starali się zmienić system niemiecki na system, który byłby bliższy temu systemowi, który nadal jeszcze działa w Polsce. Więc uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy współpracowali ze sobą, żeby zabezpieczyć ten system, który Państwo mają w tym momencie w Polsce, żeby on pozostał w niezmienionym stanie.